Spróbujmy rozwiązać teraz bardziej skomplikowane równanie. Mamy 3x dodać 5 równa się 17. W poprzednich filmach mówiliśmy, jak rozwiązać równania typu 3x równa się 17. A tutaj nagle mamy dodać 5 po lewej stronie. Jak sobie z tym poradzić teraz? Gdybyśmy mieli tutaj po prostu 3x równa się 17, to podzielilibyśmy lewą i prawą stronę równania przez 3. Pozbylibyśmy się trójki tutaj obok tego x i wiedzielibyśmy, ile wynosi x. Spróbuję Ci wytłumaczyć graficznie, jak zrobić takie równanie. Tutaj mamy 3x, czyli to jest inaczej x dodać x dodać x, dodać 5, no na przykład 5 kulek, prawda? Dodać 5 kulek, dodać 1, 2, 3, 4, 5 kulek. I to się równa 17. To się równa 17, no 17 takich samych kulek. Mamy tutaj 17 takich samych kulek, tutaj mamy 5, mogą być w innych kolorach. Te 5 kulek po tej stronie mi przeszkadza, chcę je zabrać. Żeby została równowaga na mojej wadze, bo znak równa się to taka waga, prawda? Mówi, że to co po lewej stronie jest równe temu, co po prawej stronie. To jeżeli zabiorę te 5 kulek stąd, to tutaj też 5 kulek muszę zabrać, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Zabieram te 5 kulek też. Nie ma ich, ja je wymarzę, dobrze? Żeby to było jasne. Czyli sobie zabieram stąd te 5 kulek i jak zabieram z tej strony 5 kulek, to z tej strony te 5 kulek też muszę zabrać. Żeby waga równania pozostała taka sama. W porządku. I to jest właśnie ta sztuczka, którą zaraz zastosujemy w rozwiązywaniu równania. Odejmiemy stronami po prostu 5. Czyli z lewej strony równania odejmę 5 i z prawej strony równania odejmę 5. Tak jak tutaj. Tu zabrałam 5 kulek, więc tutaj też zabrałam 5 kulek. 3x dodać 5, odjąć 5 to będzie po prostu 3x. Tak, te piątki się tutaj zredukują, skreślamy. Zniknęło nam te 5 kulek. A 17 odjąć 5 to się równa 12. Dostajemy takie proste równanie 3x równa się 12. A to już wiesz jak rozwiązać. Co robimy? 3x równa się 12 dzielimy stronami przez 3. Zatem dzielimy stronami, lewą stronę dzielimy przez 3 i prawą stronę dzielimy przez 3. Zatem co otrzymamy? Po lewej stronie zostanie nam x, bo 3x dzielone na 3 to zostanie tutaj tylko x, a 12 podzielić na 3, prosta sprawa, to się równa 4. Czy to na rysunku też byłoby takie proste? Zobacz, mamy 3x, dzielimy je na 3 grupy. Jeżeli podzieliliśmy to na 3 grupy, to tutaj też na 3 grupy musimy podzielić te kulki po prawej stronie. Czyli 1x to jedna grupa. Czyli x równa się 4. Na rysunku też to widać. Proste, prawda? Zróbmy w takim razie jeszcze jeden przykład, żebyś sam się przekonał, czy wiesz o co chodzi. Zjadę trochę niżej i zapiszę takie działanie. 7x odjąć 2 równa się minus 10. Zadanie tego samego typu. Znów nam coś przeszkadza po lewej stronie przy tym x. Jest jakieś minus 2. Co należy z tym zrobić? Jak się pozbyć tego minus 2? Zapewne już wiesz. Żeby się pozbyć minus 2, należy po lewej i po prawej stronie dodać 2. Tutaj i tutaj dodamy 2. Tutaj dodajemy 2, więc minus 2 nam zniknie. Zostaje po lewej stronie tylko 7x. A tutaj minus 10 dodać 2. Ile to będzie? Minus, masz minus 10 zł długu, oddajesz koledze 2 zł, to jeszcze musisz mu oddać 8 zł, czyli minus 8. Na osi liczbowej jeszcze przypomnę, jak to jest. Mamy minus 10, minus 9, minus 8,
minus 7. Czyli jesteśmy na minus 10 i teraz dodajemy 2. Czyli dodajemy, przesuwamy się w prawą stronę. 1, 2. Lądujemy na minus 8. Takie krótkie przypomnienie dodawania liczb ujemnych. 7x równa się minus 8. Jak się pozbyć tej siódemki z x-a? To już wiesz. Dzielimy lewą stronę i prawą stronę przez 7. Prosta sprawa. Robiłeś to już wcześniej w poprzednich filmach. Zatem po lewej stronie tutaj zostanie tylko x, a tutaj zostanie minus 8 siódmych. Jak chcesz być jeszcze porządny, to zwróć uwagę, że minus 8 siódmych to ułamek niewłaściwy. Możemy tutaj wyciągnąć w całości. W ósemce mieści się 1 siódemka, zatem to jest minus 1 i 1 siódma. Krótkie przypomnienie zamiany ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną. Teraz już będziesz wiedział, jak rozwiązywać takie równania. Poćwicz na stronie Khan Academy.